Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony pomidorem.pl i witam was w kolejnej i zarazem prawdopodobnie ostatniej sesji z Crasha Bandicoot Fusion. Albo jak ja to ująłem na początku serii Crasha Bandicoot 3 Fusion. Bo dla mnie to będzie taka soczysta trójka, jeżeli chodzi o Crasha Fusion. No i dobra, co? Jesteśmy teraz w ogóle w świecie Spyro. Dla nieogarniętych to już szybko śpieszę z wytłumaczeniem. Otóż fabuła tej gierki jest taka, że Cortex i Ripto połączyli siły i musimy ich unicestwić. Tyle. Na swojej drodze pokonaliśmy takich bossów jak Spyro, który się z nami zaraz zaprzyjaźnił. Tiny Tiger, który no nie do końca się z nami zaprzyjaźnił. Oraz Nina Cortex, która nas ścigała i swoją drogą to był pierwszy i oficjalny debiut Niny Cortex. Tak, by the way, jak widzicie doskonale, nie mam swoich okularów, dlatego gdyż nie wiem co się z nimi stało, gdzieś się zawieruszyłem i będę musiał potem dom o 360 stopni, że tak powiem, wywrócić do góry nogami. Dobra, znaczy wiadomo, chodzi o to, że po prostu muszę go do góry nogami wywrócić, żeby je znaleźć. Dobra, zaczynamy od pierwszej minigierki, czyli Owczy Pęd. Oczywiście, że tak. I to jest kolejna minigierka z naparzankiem. Lubię ten typ minigierek. W ogóle na początku miałem taki pomysł, żeby te wszystkie minigierki, które się powtarzają, w ogóle powycinać, czyli między innymi Owczy Pęd też bym wyciął. Ale z drugiej strony stwierdziłem sobie, że dlaczego mam coś takiego robić. Tym bardziej, że no. Tym bardziej, że troszeczkę sceneria się zmienia. Bo taka teraz kolejna ciekawostka. Gdy my jesteśmy w czwartym świecie, czyli w świecie Spyro, to Spyro w tym momencie jakby zaczyna swoją przygodę, bo jeżeli chodzi o... Czekajcie. Tak, bo jak my jesteśmy w czwartym świecie w Crashu, to ten świat, który teraz my robimy, to jest pierwszy świat w Spyro. Dokładnie tak. Bo to jest w końcu Smocze Królestwo, czyż nie? Oj, proszę bardzo, to przecież lajtowa minigierka. Nic tutaj tak naprawdę nie trzeba się wysilać, że tak powiem. Ale musimy mimo co eksplorować, ponieważ warto zobaczyć, czy czasem tutaj nie będzie... O właśnie, Smocze Zamki. Pogadajmy z Blinkiem. Czy mi się wydaje, czy on już coś takiego podobnego nie mówił? Chyba, że on dopiero po raz pierwszy coś tutaj właśnie mówi takiego. Dobra, spadaj. Co to mamy za rundę bonusową? Aha, to jest ta runda bonusowa. Oj. Zwaliłem sprawę. No dobra, to może polecimy w dół i wtedy najwyżej to wytnę, żeby po prostu zaoszczędzić na czasie antenowym. Ale mam wrażenie, że tutaj TNT troszeczkę szybciej odlicza. Tak szczerze. No tak mi się wydaje, że szczerze. Znaczy, że szczerze, że szybciej odlicza. Ale szczerze też przy okazji. To TNT bardzo szczerze odlicza. Nie wiem, ostatnimi czasy tak mam, że coś mi się plącze język. Wybaczcie za to, jeżeli wam to bardzo przeszkadza. Więc widzimy się w momencie, kiedy uda mi się zaliczyć tę bonusową rundę. Dobra, jak widzicie, udało mi się w końcu. Jest! Kurde! Aj, nawet nie wiecie, ile razy musiałem powtarzać tą minigierkę, żeby zdobyć te wszystkie skrzynki. Serio, przynajmniej tak 4-5 faili było po drodze. No, nie powiem, że nie jest to jakaś minigierka wysokich lotów, ale z drugiej strony, no, nie ma też co narzekać, bo mogło być gorzej. I mamy tu znowu Cruncha! Cruncha Bandicoota. No, podejdźmy do niego. Tak, mamy popracować nad naszymi bicepsami. Co ty tam możesz wiedzieć, Crunch? Więc teraz trzeba spamić. Kurde! Czas leci! Crash, szybko, podnoś, wygrales chyba. Platynka, no to niezłe karty, powiem szczerze. Te nazwy w
polskiej wersji językowej, to są bekowe, nie powiem, że nie. Bo jest też, z tego co wiem, Szafirek, też jest taka nazwa jednej karty. Wyżej i najwyżej, aha, to pewnie będzie z Polarem. A nie, to z Jetpackiem jest minigierka. No ale dobra, w sumie myślę, że możemy sobie pogadać na jakiś filerowy temat, no bo Crash Fusion to jest strasznie taka lightowa gra, gdzie tutaj nie trzeba się skupić na ciekawostkach, bo tych ciekawostek jest naprawdę bardzo mało. Więc pogadajmy sobie na jakieś luźne tematy. Więc jak jesteście, że tak powiem... Kurde. Już zwaliłem sprawę. Jak tam u was jest, jak jesteście przygotowani z myślą, że niedługo koniec wakacji, bo w momencie kiedy ja to nagrałem jest 19 sierpnia, a biorąc pod uwagę, że czas bardzo szybko leci, a przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was, to no, nim się obejrzymy, to wracamy do szkoły. W sumie to też jest wiadomość do mnie, bo ja chodzę do szkoły dla dorosłych, więc ja wracam pod koniec września dopiero, bo ja mam dopiero pod koniec września początek roku szkolnego. Jestem ciekaw, jak to wszystko będzie ze sobą szło, tak szczerze. No, powiem szczerze, że po takim wolnym ciężko będzie wrócić do szkoły. Nawet ja sobie zdaję z tego sprawę. Chociaż mi to tam wszystko jedno, bo to jest szkoła weekendowa. A bądźmy sobie szczerzy, Kurde, no nie, zwaliłem pod sam koniec. Dobra, trzeba to zedytować, bo to nawet się nie nadaje na to, żeby, nie wiem, powtarzać. W sensie, wiecie, wiecie o co chodzi, no, kurde. Dobra, jestem z powrotem. Patrzcie teraz na to, ło, do góry. I mamy to. Jest, jest, udało się. Dobra, ale wracając do tematu, no... No powracamy sobie niedługo do szkółki wszyscy. Jak się z tym w ogóle wszyscy czujecie? Wiem, że pewnie większość z was jest na takiej zasadzie, że te wakacje mogłyby być jeszcze dłuższe. Ale z drugiej strony, uwierzcie mi, nudzilibyście się potem. Ja tak zresztą zwykle miałem, że zawsze sobie mówię, że fajnie byłoby, gdyby były dłuższe, a potem się nudziłem. Dobra, odblokujmy sobie dalszą część i zobaczymy, co tutaj na nas czeka. W tej drugiej połowie świata Spiro. Tutaj jest pewien easter egg, którego sobie odblokujemy. Ale to spokojnie, zaraz się to wydarzy. O ile pamiętam, gdzie to dokładnie było, ale chyba pamiętam. Na 90% jestem w stanie powiedzieć, że pamiętam. Na miazgę. Co to w ogóle za nazwa? Na miazgę. Halo, kurde, to jest... To jest gra, kurde, plus 3, a nie plus... Aha, to spoko. Muszę ten zginąć se. Bo już bym nie dał rady. Autentycznie wam mówię, żebym już nie dał rady. Pyk, pyk. Pyk, pyk. W ogóle lubię te minigierki. No one bardzo mi właśnie przypominają takie klasyczne bonusy z serii Crasha. I tak, zdaję sobie sprawę, bo to jest przecież bonus, Michał. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, ale mówię, że po prostu czuję się, gdybym grał w jakiegoś takiego, wiecie, Crasha właśnie. No nie wiem, pokroju Entrance albo The Huge Adventure. No nie, zegar mnie zgniótł, co to ma być? Dobra, jesteśmy z powrotem. Do momentu, gdzie sfailowałem. I zarobiście, się udało. To nie była jakaś taka minigierka, którą trzeba było tak mocno fest powtarzać. Więc jestem zadowolony. No bo tu już nam niewiele brakuje na dobrą sprawę, żeby ukończyć ten świat. Ale mówię, kurde, fajna jest dzisiaj w miarę pogoda, ale... Bo chciałem ogólnie sobie iść na rower, ale stwierdziłem w sumie, że... Chyba nie pójdę na rower, biorąc pod uwagę, że wszystko się teraz może wydarzyć, bo może równie dobrze lunąć deszcz, a nie chcę potem zasmarkany siedzieć w domu, bo wiecie, jak pada deszcz, to jest też i chłodno, a ja bardzo nie chcę takich sytuacji. I zanim ktokolwiek powie, ale Pomidor, ty tutaj nie tłumaczysz za bardzo, co tu się dzieje w tej minigierce.
No, jak widzicie, o ile oglądacie, to po prostu musimy atakować kulkami ballistics i tyle. Nie ma tutaj nic co do tłumaczenia, bo już to tłumaczyłem poprzednim razem. Naprawdę nie ma co tutaj tłumaczyć, bo to już jest coś, co robiliśmy. Te minigierki niestety, muszę to powiedzieć, ale one się strasznie powtarzają. I to jest coś, czego ja bardzo nie lubię. To jest Moneybags aka Bankier. Więc nie idziemy sobie tam na niego. W ogóle tu są motylki! Gdzie jest Sparks? Kurde. Gdzie on jest? Przecież on powinien tutaj pożyć sobie te motyle. Mroczna zasadzka. Podejrzewam, że to jest ta minigierka, o której już wspominałem wam poprzednim razem. Tak, to jest ona. Wiedziałem. No ale dobra, może damy radę. Skupię się na jakichś tam mało istotnych rzeczach i może jakoś sobie dam radę. Więc mówię, no, jest taki po prostu dzisiaj dzień. Pewnie znając życie z moich planów wyjdzie nic i pewnie zamiast tego pojadę do jakiegoś seksa albo coś chcę popatrzeć, bo why not? Czemu by nie? A lubię często właśnie odwiedzać takie sklepy, już tym bardziej takie sklepy jak seks. Seks to jest miłość, kurde. Serio mówię, autentycznie. Zaczyna się, kurde. Zaczynają się fejle, zaczyna się rage, zaczyna się płacz. Zaczyna się zgrzytanie zębów, a tak naprawdę to się nic z tego nie zaczyna, ale zanosi się na to, o. Tak swoją drogą mam se tutaj na popitkę kolę, na Pepsi, ale jako że green screen kluczuje, to sami widzicie. Rzadko kiedy w ogóle spotykam Pepsi, która ma, no, 2,25. Zwykle to 2 litrówki, ewentualnie 180. Ale jeżeli chodzi o 2 litrówki 25, to nie. W sensie 2,25, to nie. Nie spotykam, rzadko kiedy, tylko u mnie w nocnym co jedynie są. No niby 27 skrzynek to nie jest dużo, ale z drugiej strony, kurde, jak się tak na to spojrzy, to ta minigierka potrafi zepsuć i napsuć trochę krwi. No właśnie, widzicie. Dlatego teraz robimy edyt i widzimy się w momencie, kiedy zdobędę te 14 skrzynek, bo serio, to jest po prostu nudne w oglądaniu, nie powiem, że nie. I jesteśmy z powrotem, z maską Aku Aku. I teraz możemy przyjąć do siebie więcej obrażeń. No, w zasadzie to tylko jedno, no ale powiedzmy, że to jest takie więcej. A w razie co muszę się poświęcić Aku Aku, bo nigdy nie wiadomo jak to jest. I czekajcie chwilę. Już jestem. Nie wiem, dostałem jakiś telefon w sumie od znajomego i w sensie dostałem telefon, no po prostu zadzwonił do mnie, ale ja mu jak zwykle musiałem powiedzieć, że no nie tym razem, mój drogi kolego, nie tym razem. Mi to ogólnie nie przeszkadza, ale to jest dosyć śmieszna sprawa, nie? Bo zawsze natrafia, kiedy nagrywam. Zawsze dzwoni do mnie, kiedy nagrywam. Ale dobra, udało się, jest, mamy to za sobą. A w razie co pierdyknę se save state'a, bo why not, czemu by nie. To jeszcze jedna na minigierka została, by opuścić już świat Spyro. Ale jeżeli chodzi o te minigierki, które teraz robimy, to moje wspomnienia z nimi są takie, że nie sprawiają mi jakoś tak szczególnego problemu. Były one ok. Teraz się zastanawiam, gdzie ja pominąłem minigierkę, ponieważ coś tutaj jest nie tak. Tak nie powinno być. A tutaj chyba na dół sobie teraz pójdziemy. Nie, tutaj nie, kurde. To nie tutaj. O, tutaj właśnie to było. O, Choke X. Przy okazji właśnie znalazłem minigierkę, chociaż nie powiem, że nie, to nie jest to, czego szukałem. Bo czegoś innego szukałem, ale powiedzmy, że to też mnie zadowoli, bo przynajmniej będę miał minigierkę z głowy.
Ale jeśli mam być szczery, to soundtrack w tej gierce jest naprawdę okej. Mi on nie przeszkadza. Biorąc pod uwagę, że w sumie równie dobrze mogła być gorsza ścieżka dźwiękowa. Jak na przykład Crash Boom Bang na DS-a. To jest definicja kakofonii i bólu tak naprawdę. A nie soundtracku i czegoś fajnego. Bo w Crashu Boom Bang to w większości to jest brzęczenie. I coś a la muzyka. Jeżeli to w ogóle muzyką można nazwać, tak by the way. W ogóle jest to dla mnie fajne doświadczenie nagrywając znowu Fusion, bo to jest zrobienie live playa, bo to co robiłem kiedyś tam, w tym maratonie, to robiłem wtedy w postprodukcji, a teraz gram tak, wiecie, live komentary i w sumie gram podobnie do tego co robiłem w postprodukcji. Tylko że w postprodukcji, wiadomo, był większy montaż, dlatego odcinki też były krótsze. One były w ogóle bardzo krótkie, bo nie było żadnego takiego półgodzinnego odcinka. Nie to co w tej serii, bo pierwszy odcinek ma pół godziny na liczniku. Ale dobra, kurde, trzeba tutaj się skupić teraz. Ja z chęcią bym wyedytował całą tą minigierkę, bo w sumie te wszystkie minigierki są do siebie bardzo podobne, więc tylko bym zrobił jak zbieram kryształ, ale szczerze powiedziawszy, no różnią się trochę scenarią, różnią się trochę tymi wrogami, więc no troszeczkę byłaby to hipokryzja, gdybym tak zrobił, plus no nie byłoby to fajne, bo let's play byłby taki troszeczkę do dupy, bo 90% kontentu, która byłaby w tym let's play, zostałaby wywalona w eter. Ale czegoś takiego nie chcę robić, biorąc pod uwagę, że nie po to robię ten V2, żeby V2 był gorszy od V1. Znaczy, bądźmy sobie szczerzy, V1 z Fusion, przynajmniej w moim odczuciu, aż taki zły nie był, ale wiecie, każda wymówka na zrobienie V2 z jakiegokolwiek crasha musi być. Ja miałem ochotę teraz ostatnio na Fusion, żeby sobie tak ograć, więc stwierdziłem, że czemu by nie skorzystać z tego i nie zrobić V2 Fusion. Przynajmniej osoby, które nie wiedziały, że coś takiego nagrałem, będą teraz mogły, że tak powiem, być stuprocentowo pewne, że coś takiego ma miejsce. Podobnie było w sumie z Hugo Piątką, tylko że z Hugo Piątką był taki problem, że ja let's playa od tamtego... Zanim zrobiłem let's play w tym roku, to chciałem w 2K17 wrzucić właśnie let's play z Hugo Piątki i w 2K18 nawet nagrałem, ale zawsze było coś, co powodowało, że miałem nagranie, ale nigdy nie wrzucałem tego. Nie wiem czemu, po prostu zapominałem zawsze o tym, że hej, miałem tą grę wrzucić. No, miałem tę grę wrzucić. A coś nie pykło, że nie wrzuciłem. No trochę tych czołgów tutaj jest, nie powiem, że nie. Bo to byłoby kłamstwo, gdybym powiedział, że ich tutaj nie ma w ogóle. No tu mamy kryształ w ogóle, tu już w ogóle koniec minigierki jest, a nam 8 skrzynek brakuje. Jest tu w ogóle ten? Skrzynkę z nitro może? Mnie to bardzo ciekawi. Wiem, że w ostatnim świecie te minigierki już nie będą wcale takie trudne, ani nie będą w ogóle aż tak bardzo skomplikowane, więc ostatni świat jest tak naprawdę, powiedzmy, że taką jeszcze łagodniejszą wersją świata pierwszego w tej gierce. No tutaj trzy skrzynki. Wow, 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 ty kurde, nie ziej ogniem w moją stronę. To jest w ogóle ciekawa sprawa, że czołgi zieją ogniem. Żeby to była jakaś referencja do Spyro? Wow, 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 kolejny zieje na mnie ogniem, kurde, co ty sobie wyobrażasz, ty gościu, ty? Dobra, a teraz tak szczerze, powinienem tutaj mieć jakiś, nie wiem, wskaźnik skrzynek, bo serio. A, dobra, tu jest. Okej, okay, nie ma pytań, wracamy z powrotem do... Dobra, mamy tutaj klejnocik i zium! Poleciliśmy. Yes! No i dobra, mamy tutaj zrobione wszystko na 100%, bo zbierania kart nie liczymy, ponieważ nie mam nawet jak tak zrobić. I mógłbym uciec teraz przed Ripto,
tą magiczną ucieczką od Ripto. Ale jeszcze jedna rzecz jest, która bardzo mnie nurtuje i bardzo chcę ją pokazać wam, więc pozwólcie, że dojdę do tego miejsca, o ile znajdę to miejsce. Tak, i sobie przypadkowo spacją przyspieszyłem gameplay. Tutaj to jest. Patrzcie na to. Kogo my tu mamy? Patrzcie, to jest fake crash. Zobaczmy, jaki będzie jego komentarz. No, no, no to był ciekawy dialog. Fake crash. Yes! Dobra, to teraz możemy pójść na walkę z Ripto. No dobra, zatem możemy ogarnąć już magiczną ucieczkę z Ripto, raczej od niego ucieczkę. Aha, wreszcie się spotykałem, może Spyro kiedyś mnie pokonał, ale na pewno nie przegram z takim dobrem jak ty. No, nie oceniaj książki po okładce, Ripto. No i dobra, to jest taka między innymi konfrontacja, gdzie on będzie po prostu nas tutaj atakował, ponieważ mamy tutaj właśnie różne stworki i musimy atakować te, które nie są cieniami. No właśnie, bo on wtedy, jego tarcza znika i dzieje się potem coś takiego właśnie. Udało mi się wygrać, a zarazem przegrałem, lol. Co to jest za sprawiedliwość? Dobra, został on pokonany. Jak widzicie, dosyć szybko poszło. Musiałem tylko co nieco wyedytować, ponieważ miałem dwie takie próby, które mi niestety nie wyszły. No i cóż, Ripto tutaj mówi, że udało nam się wygrać z nim. I on zapewnia, że to nie koniec. Bla, 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 bla. Tutaj ta gęba krasza smutna. Czemu on ma łzy w oczach? Nawet mi nie mów, że zapomniałeś. Tak, to brzmi jak plan i tak dalej. Mamy kartę engine, jak sami zresztą widzicie. Ja to jest w ogóle bekowa sprawa, nie powiem, że nie. Ale dobra, czas zmierzyć się z Technic Parkiem. Albo Tech Parkiem, jak chcemy sobie to nazwać. A jesteśmy tutaj w bazie Ripto i Cortexa, więc zabierzmy się za tutejsze minigierki. O ile będę mógł się gdziekolwiek tam dostać. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Crash na kontroli. Jakiej kontroli? A, to. To te moje ulubione minigierki. No, no to świetnie mi poszło, nie powiem, że nie. Myślałem, że już nie będzie tych minigierek, ale tutaj się trochę przeliczyłem w takim bądź razie. Sorki, że nic nie mówiłem, ale serio się tak bardzo skupiłem na tej minigierce, że to jest szok. Po prostu musiałem to zrobić. Spadaj. O, kolejna runda bonusowa, gdzie będziemy sobie spadać. I tu mamy w ogóle białe te spodenki. Ale Crash bekowo wygląda w tych białych spodniach. Już chciałem powiedzieć, że tutaj w ogóle nie będzie chyba skrzynek nitro, ale przeliczyłem się. Biorąc pod uwagę, że już przed chwilą widziałem skrzynki nitro. I to jest najgorsze, że tutaj trzeba tak bardzo właśnie odmierzać te skoki. Zobaczcie, ile skrzynek pominąłem. Masakra. I proszę bardzo. Yes! Mamy to. Ojajajajaj. Ale te minigierki zrobiły się trochę trudne. Jeżeli chodzi o te spadające. Crash im motor. Lol. Te nazwy są też takie jakieś abstrakcyjne, nie powiem, że nie. Ale zobaczmy, co nas tutaj czeka. Co to za w ogóle za minigierka jest.
Przejażdżka. O nie, to źle coś zwiastuje. A, poziom z Polarkiem. To jest jeszcze okej, minigierka. No dobra, zwaliłem ją, co prawda, ale styl. To jest dosyć przyjemna minigierka. I tak jesteśmy już naprawdę bardzo blisko końca gry. Jesteśmy bliżej niż dalej. Bo tak naprawdę to już nam zostało tylko parę minigierek do skończenia i tyle z tej gierki. Przynajmniej zobaczycie moje również i próby przejścia tej gry. Dobra, przeskoczyliśmy teraz nad Nitro. No nie! O, udało się. Dobra, teraz się udało. Idzie w miarę okej. Tu muszę już, powiem wam szczerze, walnę ze save state'a, dlatego że nie chcę powtarzać całego poziomu, ponieważ już zdarzyło się to za dużo razy. Jeżeli mam być całkiem szczery z wami. No właśnie, między innymi dlatego. I patrzcie, teraz muszę powtarzać całość od nowa. Mi się tego kurde nie chce. Dobra, się udało zaskoczyć. I mamy wszystkie skrzynki. Jezu, jak ja bym się załamał, gdybym nie miał wszystkich skrzynek, to wy nawet sobie tego nie jesteście w stanie wyobrazić, jak ja bym się załamał w tym momencie. Gdyby tak oczywiście było, to moją złość, mój ból byście słyszeli. Na miazgę, o nie, znowu coś pokroił tego. A nie, to jest w sumie fajny typ minigierek, nawet lepszy niż te ze spadaniem w dół, bo tutaj chociaż jest śmieszniej. No może nie tak śmiesznie. Czarne spodnie. Ło! Crash to jest dopiero Man is Black. Patrzcie, Crash ma fioletowe spodnie, w sensie purpurowe, zupełnie jak Spyro. Czy to jakieś nawiązanie do naszego fioletowego smoczka? Może Crash chce tym udowodnić, że jest w fanklubie Spyro. To na farcie było, oczywiście, że na farcie się mi udało. Zobaczmy, co mamy dalej. Krzywizna, co to jest? A, to jest drugi typ takiej minigierki. Dobrze, że te minigierki tylko raz przechodzimy, bo w Spyro Fusion jest to bardziej denerwujące, bo musimy je przeładzić po... Po 3 razy? 4 razy, po 2 razy. 8 razy, raz po raz, o północy, ze 2 razem i nad ranem jeszcze raz. Hej! Przegrałem minigierkę, ha 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 ha. Zaraz to będzie śmiesznie, zaraz. Nie wiem w sumie co. No dawajcie, Rajnoki, zaraz zostaniecie pokonane, więc co wam to zrobić w tym momencie? No, dzięki za uwagę, że daliście się pokonać. 23 na 25. Zobaczymy, gdzie nam jeszcze brakuje kryształ. Z czołgiem na wojnę. No nie, znowu ta minigierka z czołgami. Oh man. Nie lubię tych minigierek dlatego, ponieważ... Znaczy, one nie są złe, ale z drugiej strony nie lubię ich stuprocentować. Robić tam, wiecie, wszystkie kryształy i klejnoty, bo... No jest to denerwujące po prostu. Co ja na to poradzę?
Plus jest to, że mamy tutaj mało skrzynek w tych minigierkach, bo tu znowu jest 18. Ale z drugiej strony... A widzicie, tam są nitra. A znając życie, skrzynki z nitrami nie będzie, no bo po co? Po co dawać skrzynkę z nitro? Jestem z powrotem. Moi drodzy. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. O. Tutaj się na mnie chcą sfokusować. Hehe. Nice try, ale nie tym razem. ...10 na 18. Wiecie, co jest smutne, że... O, no właśnie, to jest smutne, że ten czołg tu przyjeżdża. No sobie mi się przykro zrobiło, gdy go zobaczyłem. Powinni w ogóle zrobić... Mówię, do tych poziomów powinni jakiś wskaźnik skrzynek zrobić, gdzie takie skrzynki mogłyby się znajdować, bo... To trochę szukania tych skrzynek na czujkę jest. Ale czegoś takiego w Crashu właśnie nie lubię, tym, że takie szukanie tego na czujkę, że o, może tutaj będzie, a może nie, a może gra cię stroluje i tutaj nie będzie. Nie mówię, że ta gra ma być jakoś przesadnie łatwa, ale... No to są minigierki, gdzie... Tutaj trzeba wytężać wzrok o jakieś, nie wiem, 300%, bo inaczej jak nie wytężysz, to jesteś w dupie czarnej. A, zginął sobie, hehe. No, tu jest jedna skrzynka, gdzie jest ta ostatnia, no? No i teraz właściwie będzie szukanie. Szukanie mode activated. A nie, tutaj w sumie mogę przejechać, pfff. Niepotrzebnie to robiłem. W sumie ona aż tak daleko nie jest, sądziłem, że gdzieś będę musiał... Do końca poziomu, w sensie do początku poziomu będę musiał, kurde... Się cofać, ale ona jest w sumie blisko exitu, więc... Zignorujmy to, co powiedziałem. A czemu tutaj aż się klejnot pojawił? Skoro mógł się tutaj pojawić, lel. Dobra, jeszcze w takim razie została nam jedna minigierka, która jest zapewne... No tutaj, gdzie Aku pokazuje, czyli... Prosto w sonar. Co to jest? Ajajaj, zapomniałem jeszcze, że jest jedna taka minigierka. 40 skrzynek, naprawdę, o. Dobra. Może mam pewien pomysł, ponieważ nie mam za bardzo co ciekawego powiedzieć na temat... jakichś tam luźniejszych tematów, bo znaczy nie mam co za bardzo jakich tematów poruszyć, więc po prostu przyspieszę wam tę minigierkę teraz i w sumie no i tyle. No dobra, jestem z wami już z powrotem. Sorki, że zachowałem się trochę mało profesjonalnie, bo nie powiem, że nie powinienem coś tutaj powiedzieć co nieco o tej minigierce, ale powiem wam szczerze, że wolę wam tak jakby się wyciszyć i zostawić jakąś muzykę czy coś, bo serio już kompletnie nie miałem zielonego pojęcia co powiedzieć o tej minigierce, poza tym, że ona się zmieniła pod względem tła i w sumie... To, że nie jest ona za bardzo moją ulubioną minigierką. Zresztą mam dzisiaj traumę po tym, jak powtarzałem tę jedną z tych minigierek i uwierzcie mi, jak mam coś takiego, to wolę nie komentować, bo byłby to trochę wymuszony komentarz. Koniec końców uważam, że to i tak jest dosyć fajna sprawa, że chociaż coś takiego zrobiłem, bo równie dobrze mógłbym po prostu tą minigierkę, tak jak już wcześniej wspomniałem, wywalić w eter. Ciężarki, o Jezu, czy ja chcę robić tą minigierkę? Dobra, niech będzie. Niech Crash dostanie swoje parę sekund. Jeszcze teraz.
Wygrales. Znowu wygralem. Yeah! Crunch, wow. Fajna ten. Fajna karta swoją drogą. Dobra. Teraz pyk, pyk, pyk do góry. Ej! Przeskoczyłem skrzynkę, najgorzej. Dobra, teraz szukamy tego. Tej bazy Ripto i Cortexa, ona chyba jest tutaj. Wiem, że trzeba było iść samą górą, więc ta. Dokładnie tak. Ale kosmos! Już nie uciekniecie. No i oczywiście tutaj gadka, że o, nie mogę uwierzyć to, że zaszliście tak daleko i bla 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 bla. No. Więc teraz mamy czasówkę, w której to musimy szybko unicestwić tutaj Cortexobota i Riptobota. Przy okazji nie tracąc żadnej energii. No, ja już straciłem, więc no, mogę śmiało powtarzać konfrontację. Ale jeżeli chodzi o walkę z ostatnim bossem, to jest najbardziej żałosna walka, jaka mogła być, szczerze. Tutaj się w ogóle twórcy nie postarali wcale, a wcale. Patrzcie, jaka ona jest żałośnie łatwa. No dobra, okej, zginąłem raz, ale jest ona łatwa. Nie można tego ukryć, że nie. A ja przynajmniej tego nie ukrywam. No i proszę bardzo, to już jest po ostatnim bossie. Mam nadzieję, że ta konfrontacja wam się podobała. Udało się. Prawdopodobnie już nigdy więcej nie usłyszymy o tej dwójce, ale jakby co? To zawsze możesz liczyć na mnie ze Sparksa. Świetnie, taki odważny smok jest doskonałym sprzymierzeńcem. Prawda, Crash? No i tyle. Xox? Tak, Xox zrobił spolszczenie. No i cóż, udało nam się przejść Crasha Fusion na chyba 100%, tak mi się przynajmniej wydaje. Niech sobie te napisy przelecą, a my potem zobaczymy, ile mamy procent. Tak czy siak, co mogę sądzić o tej gierce? Wróciłem do tej gierki w tym roku, mimo że ostatni raz ją nagrywałem 2 lata temu. I tak jak przypuszczałem, no dalej jest spoko gierką. Co prawda niektóre minigierki wkurzają i to niemiłosiernie. Patrz minigierka z czołgami, patrz minigierka z jetpackiem. Ale jeżeli mam być całkiem szczery, to jest fajna gierka sobie na takie odstresowanie się. Szkoda, że ten Crash nie jest takim prawdziwym Crashem trójką na Game Boya. Chociaż ja go będę liczył do trylogii Crash na Game Boya. No bo jednak to jest ostatnia gra z takim normalnym Crashem, bo potem już wyszły te Of The Titans czy tam Mind Over Mutant. Więc tia. Ale jak dla mnie gierka jest fajna. Dosyć króciutka, ale jest ciekawa dosyć, nie powiem, że nie. Ogólnie przed tą grą miał pojawić się Entrance, tak jak pierwotnie zakładałem, ale niestety nie udało mi się wyrobić, więc dlatego po tej gierce prawdopodobnie będzie Crash Entrance, a potem będzie The Wrath of Cortex i na jakiś czas zrobimy sobie przerwę od Crasha, tak przynajmniej na rok. W sensie, że wróciłbym dopiero do Let's Play, jeżeli chodzi o Crasha, do Let's Play podkreślam, bo jeżeli chodzi o live, to raczej coś się z Crashem jeszcze będzie pojawiało. Ale jeżeli chodzi o Let's Play, to myślę, że tak bym powrót Crasha na, nie wiem, kwiecień 2020 albo na marzec i byśmy wrócili wtedy z czwartym maratonem Crasha. Ale spokojnie, ponieważ jako, że... No są osoby, które mogą nie lubić serii Tytanów, więc jako rekompensatę to w wakacje przyszłego roku, czyli 2020, zrobimy sobie piąty maraton Crasha, gdzie ograłem sobie trylogię Crasha i tą nową grę, która wyjdzie, albo w ogóle tą grę, którą planują na 2020, o ile do tego czasu stworzą ją. Jeżeli chodzi w ogóle o grafikę, dźwięki, w sensie muzykę, dźwięki, to ja tutaj nie mam do czegoś się przyczepić, bo to jest Crash na Game Boya, więc tutaj wszystko stało na dobrej swojej sferze. Jeżeli chodzi natomiast o fabułę, no jest to ciekawy pomysł na fabułę, że Cortex i Ripto łączą siły i chcą unicestwić Spyro i Crasha. Dla mnie bardzo fajna sprawa.
A wy co sądzicie o Crashu Fury? Czy wam się w ogóle podobał ten let's play? Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. O, i akurat napisy dobiegły końca. Zdobyliśmy kartę Centropin. I co jest ciekawe, nie możemy już tutaj w ogóle wejść do tego miejsca, do tej konfrontacji. To co zobaczyliśmy, to już tyle, że tak powiem. I mamy 101%! Yeah! Tak jak Crash Team Racing na 101%. Więc tak oto wygląda moja pula save'ów. No i cóż, dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało i że w sposób ciekawy prowadziłem te let's play. Jeżeli jesteś na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać o wszystkim powiadomienia, o wszystkim co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd. itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, czy ci się seria podobała, czy w sposób ciekawy była prowadzona i co sądzisz o Crashu Fusion. A my widzimy się w kolejnych let's playach z Crasha i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!